7 minut po godzinie pierwszej. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Drogi ojcze, Elżbieta z Białegostoku się kłania. I przede wszystkim pragnę podziękować właśnie za tą piosenkę, która w tej chwili była na antenie, bo chciałabym właśnie Bogu podziękować za wszystko. Przede wszystkim za ten dzień dzisiejszy i za to, że ojciec jest oczywiście na antenie. Choć wszystkich was kocham, ale tak jak Pan Bóg powiedział, dla każdej osoby jest jedna dusza przeznaczona. Czyli kapłan, który broni tej duszy. Moje życzenia biegną w dniu dzisiejszym. To dla mnie bardzo trudny dzień, bo jest to dzień, kiedy moja mama odeszła do Pana. A tu już jest 32 rocznica, kiedy ja jestem sama na tym świecie. No i dobrze, jest rodzina Radia Maryja i za to Bogu dziękuję, Matce Najświętszej. Ale najgorętsze pragnienie pragnę złożyć w tej chwili i podziękowanie dla księdza Wojciecha Niemotko, który jest kapelanem na onkologii. Minęło 4 lata, on nieustannie się modlił za mnie, za personel lekarski, ponieważ jest ich opiekunem. I tym razem, po 4 latach, znowu Pan Bóg mnie doświadczył i znowu mnie przeciął na pół. I wszystkim lekarzom z chirurgii onkologicznej pragnę podziękować całemu personelowi. Pragnę podziękować i przeprosić oczywiście za wszystko, za moje kaprysy podczas tej choroby, ale dzięki łasce Bożej znowu podnoszę dumnie głowę i wychodzę alleluja i do przodu. Jezus żyje, jest moim Panem, kocham Go i nic mnie od Niego nie odłączy. Tak jak gwoździe Pana Jezusa przybiły do krzyża, tak miłość moja mnie do Niego przybiła. I jeszcze czwarty nóż i piąty, to i tak do zgonu blisko. Chwała i dziękczynienie pod każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. I to, że Ojciec jest dzisiaj, i że Radio Maria jest, i że wspaniały koncert jest, i wszystkim matkom, które będą niebawem obchodzić swoje święto, życzę wszystkiego najlepszego. A także prezydenckiej również życzę wszystkiego najlepszego, pani prezydentowej szczególnie. Ja przy swego bólu też pięknie się ubieram i tutaj pokazuję, nic mnie nie boli i nic mnie nie rusza, gdy języki szczekają, karawana idzie dalej. Alleluja! Piękna jesteś, miła pani. Ojcu również dziękuję za wspaniały głos, bo kiedyś to usłyszałam i już mówiłam. Oto jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Dziękuję. Pani Elżbieto, dziękuję i bardzo gorąco pozdrawiam i siły potrzebnej życzę. Wszystkiego dobrego życzę. Bóg zapłać. Kłaniam się nisko. Dziękujemy za ten telefon i przed nami, drodzy Państwo, kolejna dedykacja muzyczna. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, halo. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak, kogo witamy, skąd telefon? Jesteśmy już na antenie. I Lucyna z Krakowa. Witam Pani. Właściwie to ja w odpowiedzi na tą, na ten telefon w tej chwili tej Pani, co dzwoniła. Niech ją Bóg błogosławi. Ja zaczęłam Radia Maria słuchać, jestem z Krakowa. Zaczęłam Radia Maria słuchać 16 lat temu. Jak wróciłam z Gliwic po naświetlaniach, też byłam dotknięta właśnie rakiem, taką ciężką chorobą. I jeszcze wtedy w nocy były takie piękne przypowieści. Co godzinę z wiadomościami piękne przypowieści, ksiądz zawsze mówił, które bardzo mi wtedy pomagały. Tak bardzo odbierałam je osobiście, że to tak jakby Pan Bóg do mnie mówił, żebym nie upadała na duchu, żebym się podniosła, że On jest zawsze przy mnie. I tego właśnie życzę tej Pani, żeby nigdy nie zatraciła tej swojej wspaniałej, głębokiej wiary. I jeszcze jedno. I tyle słyszę, że ludzie narzekają, że ta uroczystość, która była w
środę. Była tak wspaniałą uroczystością. Siedziałam i od samego początku do końca oglądałam. I prawie się modliłam, żeby się to nigdy nie skończyło. I to była tak podniosła, tak piękna uroczystość. I tak budująca dla nas Polaków. Przede wszystkim właśnie też dlatego, że tak wspaniali goście byli na tej uroczystości. I pierwszy raz właściwie człowiek się czuł taki zjednoczony z tą Polską, z tym naszym rządem, który nas reprezentuje. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana prezydenta i jego małżonkę, cały rząd, naszą panią premier, która nigdy nie traci spokoju, która jest taka drobna, taka słaba, a taka siła wielka w niej drzemie. A przede wszystkim, jeżeli mogę, pozdrawiam panią Marię z Warszawy, którą uwielbiam słuchać, i pana Jerzego z Francji. Bardzo go dawno nie słyszałam, właściwie po wyborach tylko raz go słyszałam i ostatnio w tamtym tygodniu. No to nawet wczorajszym w nocy dzwonił, pani Lucyna. Tak. Wczoraj dzwonił. Tak, właśnie ja, tak. I bardzo go lubię słuchać. I bardzo mądry człowiek. On często dzwonił w okresie wyborów. Także też serdecznie go pozdrawiam. Może z daleka lepiej widać, niż my tu z bliska widzimy. I przede wszystkim dla ojców siły, jeszcze raz siły i podziękowania. Naprawdę, nawet sobie nie zdajecie ojcowie sprawy, jaką wspaniałą pracę wykonujecie. Właśnie dla takich chorych też często ludzi, którzy może by tracili nadzieję, ale dzięki temu radiu zyskują, są coraz bliżej Boga. I szczęść Boże. A dla wszystkich bardzo proszę, tak dawno nie słyszałam ojca Ceberka, wdzięczność. To jest tak piękna pieśń, właściwie nie ma nic, czego by nie można oddać Panu Bogu. Wszystko mamy od Niego. To wszystko, co dostajemy. I pieniądze, i te nasze zdolności, które właśnie pokazane były tutaj właśnie przy budowie tego kościoła. Każdy ofiarował, co mógł. I dlatego bardzo proszę o tą pieśń. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam z Bogiem. Dobranoc. Dziękuję. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pozdrawiam pani Lucyno, pozdrawiam cały Kraków. I zgodnie z życzeniem utwór księdza Stefana.